No, jestem gotowy. Hej, jestem Jula. A ja jestem Bruno. W tamtym odcinku przygotowałam z Ewą kaszotę z pomidorami, a w tym odcinku wy Mateo przygotujecie? I Bruno przygotują. Przygotujemy leczo i na pewno będzie pysznie. No musi być pyszne. Zobacz, nasz przepis już jest na stronie. Ciekawe, czy wasz dzisiaj też będzie. Ja będę ci pomagał i ty mi będziesz mówić, co robić. A my będziemy komentować jakby ostatnio. No. I przeszkadzać. Od czego zacząć? To najpierw musimy w ogóle wodę zagotować. A robiliście kiedyś leczo? Oczywiście, że tak. Pewnie, że nie. Nie? A jak? Dobra, nalewamy wodę. Ile? No tak, żeby ugotować paprykę, będziemy gotować. Okej. Okay. Nie robiłaś leczo? No coś takiego. Nie no, trochę. Co robicie pierwsze po nalaniu wody? No będziemy kroić paprykę. W kosteczkę ma to kroić? Tak, w taką kostkę, ale taką, wiesz, taką większą. Zaraz ci pokażę, że... Serduszka. Tak. Tak, szef. A widzę, że też dobrze kroisz ogólnie, bo zawsze te palce do tyłu, tak jak prawdziwy szef. Może przykleimy, żeby się szybciej woda zagotowała. Tak, dalej. Ewa! Dobra. No bo przepis nam teraz Zdrowa. Się nie uda. Teraz tak. Weźmiemy cebulę, musimy pokroić i przesmażyć z kiełbaską. O, ciekawe, czy będę płakać. Wszystko? A, ja znam taką metodę, żeby nie płakać, wiesz? Jaką? Takie, bierzesz jak gumę do żucza, miętowa, no i będzie z głowy. Żadne łza nie pójdzie. A ja znam taki sposób. O, Julka wczoraj wróciła z pływania. Więc zakładaj, żeby nie płakać. Proszę bardzo. No, ale pasują. No, modnie. Mateo, a jak ty jesteś w drużynie, to ty też zakładaj. Dobrze, że my dzisiaj komentujemy. No. Dobra. Ale do twarzy wam, chłopaki. Cebula pokrojona. Tak? No, taka drużyna. Pokażę. No, pokrojona. I co teraz będziecie robić? Teraz będziemy kroić kiełbaskę. Tutaj jest. I tutaj już rzucić. Okej. Okay. Bo woda, się gotuje. Wszystko? Mhm. Proszę, weź nóż, ty jedną kiełbaskę pokroję, drugą. W kosteczkę? Takie, wiesz, na cztery, taką z poczu. A ty lubisz leczo bardziej takie pikantne, czy takie łagodne? Łagodne. Ja lubię pikantne. Tak? Dajemy trochę oliwy, czy coś? Tak, trochę, ale nie za dużo, bo z tego się też wytopi trochę, więc... Ile takie danie zajmuje czasu? Nie, to jest takie danie, które tak naprawdę przygotowuje się dość krótko, ale co musi się trochę pogotować. I teraz czekamy, aż się przesmaży trochę kiełbaska i taka się zrobi fajna chrupiąca i wtedy dodamy cebulę. Dawaj! Teraz trzeba chwilę posmażyć, żeby było dobre. Sprawdźmy, czy ta papryka już jest miękka. Zmiękła, już jest dobrze. Pamiętajcie, żeby sobie trochę wody zostawić. Trochę wody można wody tutaj. Wody odlejemy tutaj, żeby... Tyle? Wystarczy czy więcej? Myślę, że wystarczy. Wystarczy, no. Straciliśmy dwie papryki. Trzeba ją wychować. Teraz dodamy kiełbaskę. Jest miękka. Z cebulą mamy się papryki. Włączymy mniejszy ogień, taki piątkę, szóstkę. I teraz tak, dodajemy tą wodę. O, skórka sama weszła. Czyli dobra. Tak. Koncentrat. Ile dajesz? Pół. Też koncentrat pomidorowy. Tak. No i dzięki nim później człowiek się staje taki bardziej skoncentrowany. Skoncentrowany. A wiesz dlaczego papryka ostra jest ostra? Bo nie jest tępa. Serio? Dlaczego jest ostra? Nie wiem. Nie wiem, że ty wiesz. No i teraz trzeba zamknąć. Czekamy. Wiesz dlaczego lubię to danie? Nie, nie. Lubię dlatego, bo nic się nie zmarnuje, masz wrzucić wszystko, co masz w lodówce, a poza tym nie trzeba dużo potem zmywać, bo jest to danie jednogarnkowe. Chwila, jeszcze jeden składnik brakuje. Ogórki. Kiszone. A dodaliście pieprz, sól? Dodaliśmy? Tak, teraz przyprawiamy. Sól, pieprz. Sól. Okej, okay. Teraz dodamy ogórki. Utknął, nie pomoże, bo utknął ogóra, o, jest. Wyszedł.
A mizerię lubicie? Ja lubię mizerię. Co to jest mizeria? Mizeria to są świeże ogórki pokrojone ze śmietaną. Aha, bo po włosku mizeria to jest tak, nie wiem, to jest takie porca miseria, nie? To jest kurcze pieczone. O, i możemy nakładać. Super. Dobra, bardzo dobra. Bardzo dobra. Jednak nam wyszło. Świetnie doprawione. No. No leciutko, tak leciuteńko pikantne. Dobra. No, te ogórki fajnie pasują, ta kiełbasa. Pieczuć ogórki, super. Papryka świetnie. Mogę być twoim sous-szefem? Możesz. No, nalepione. Głosujcie na team Julka. Głosujcie na team Bruno. Julka. Bruno. Bruno. Zdecydowanie Julka. Na pewno Bruno. A więcej przepisów na...